Rozmowa dnia. A w studiu? Gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, jak pan słuchał, bo pewno pan słuchał, albo przynajmniej fragmentarycznie, zeznań pana generała Krzysztofa Bondaryka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego swego czasu, jak mówił o tym, że nie pamięta, czy rozmawiał z premierem na temat udziału pana Michała Tuska w potężnej aferze, w przedsiębiorstwie przestępczym, bo tak mówił o Amber Gold zastępca pana Krzysztofa, generała Krzysztofa Bondaryka. To co pan sobie myślał o takich zeznaniach, że nie pamięta, czy rozmawiał z premierem? Ja powiem tak, mnie szczerze mówiąc już te historie nie bawią, bo nie przykładamy równej miary do wszystkich afer finansowych i do wszystkich strat, jakie ponoszą obywatele z tych, w tych aferach. Ja przypomnę chociażby, tutaj mamy do czynienia z aferą na około chyba 860 milionów, kilkanaście tysięcy poszkodowanych i równolegle nikt nie zajmuje się przynajmniej na taką skalę kwestiami związanymi z ponad 5 miliardami strat obywateli w skokach, więc dobrze byłoby, żeby te wszystkie rzeczy były traktowane równolegle. To, że polskie służby nie są, że tak powiem, idealne i że uczestniczą także w działaniach politycznych, to sam doświadczyłem przecież słynnymi taśmami Serafina, więc jestem w tych wszystkich wypowiedziach ogromnie ostrożny i wolałbym tego nie komentować. Pewno rzeczywiście jest tak, że służby nie są idealne i różnie się zachowują. To jest dość specyficzna grupa ludzi, specyficzna instytucja, no, ale jeżeli mamy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, najważniejszej służby w Polsce, który mówi, pod przysięgą, że nie pamięta, czy rozmawiał z premierem na temat udziału jego syna. Czy pan daje wiarę tym zeznaniom, czy pan raczej nie daje? Ja powiem szczerze, że jeszcze wiary. Raz wyraźnie podkreślam, nie chcę się tym zajmować, natomiast no też wracam czyli pan po prostu równolegle do drugiego tematu. Jeśli mamy szefa CBA, który ma wyrok sądowy i oczywiście jeszcze nieprawomocny i przed uprawomocnieniem się wyroku prezydent Andrzej Duda stosuje, że tak powiem, akt łaski, no to przepraszam bardzo, coś tu w tej polityce nie jest korekt. I dlatego dobrze byłoby, żeby trochę mniej polityki w działaniach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, dotyczących przestępstw gospodarczych, dotyczących także udziału służb. Służby w państwie demokratycznym powinny być rzeczywiście apolityczne i tu nie powinno być żadnego pobłażania czy żadnej współpracy z żadną opcją polityczną. A to pana zdaniem tutaj pan generał Bondaryk współpracował z jakąś opcją polityczną? Nie wiem, ale jeszcze chcę wyraźnie podkreślić, nie, ale ja rozumiem, mamy nie do czynienia z sytuacją, skokach, której, pan o Mariuszu której z jednej strony, okay, z jednej strony oskarża Platforma Obywatelska, bo nie znam zeznania pana Bondaryka, nie miałem z nim kontaktu. Ale ma pan doświadczenie życiowe, przecież bardzo bogate, wie pan, jak są pewne sprawy załatwiane, pan sobie wyobraża. No więc powiedziałem to jedno zdanie, że w mojej ocenie... Służby w mojej nie ocenie... pamięta, czy rozmawiał na temat syna premiera, który działa w przedsiębiorstwie przestępczym? I zostawiam to bez komentarza. Pozostawia pan bez komentarza. Okej, to też jest zawsze komentarz. Panie pośle, szef pana ugrupowania powiedział, że znalazł pieniądze, ma pomysł, skąd wziąć pieniądze na spełnienie jednego z postulatów osób protestujących w Sejmie. To jest jedna grupa osób niepełnosprawnych. Mówi, żeby zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej. To dobry pomysł pana zdaniem? Panie redaktor, przede wszystkim w obecnym czasie, kiedy mamy do czynienia z wojskami rzeczywiście o charakterze bardzo profesjonalnym i mobilnym, tworzenie wojska potrzebnego w okresie II wojny światowej, czy formacji na wzór Armii Krajowej, czy żołnierzy wyklętych, nie do końca miało sens i widać wyraźnie, że dzisiaj minister Błaszczak, delikatnie rzecz ujmując, nie chce uciąć tego, co narozrabiał Antoni Macierewicz. A na jakiej podstawie pan kontynuuje, tak uważa? Kontynuuje to, ale już nie w tak zaangażowany i aktywny sposób, jak było to wcześniej. Natomiast ja też uważam, że zlikwidowanie... No, fakty są zupełnie inne. Panie redaktor, ale mówimy o ważniejszej sprawie. Mówimy o środkach dla niepełnosprawnych. I mówimy też o bezpieczeństwie Polski. To też ważna sprawa. Jeszcze raz podkreślam. Bezpieczeństwa Polski nie uratują formacje o charakterze partyzanckim. No dobrze, tu trzeba mieć profesjonalną dobrze armię, rzeczywiście wyszkoloną, wyposażoną, dobrze uczestniczącą na polu walki. To jest bardzo ważna rzecz. A dlaczego większość państw NATO ma takie oddziały, które właśnie są od
odpowiednikami. Ja powiem pani szczerze, w 1983 roku byłem na praktyce w Szwajcarii rolniczej. Tam w ogóle cała armia opiera się na pospolitym ruszeniu, więc... Ale ja pytam pana jeśli o wojskowi, NATO. Więc jeśli wojskowi, że tak powiem, polscy chcieliby iść w tym kierunku, to też to jest ich wybór. Pytam to są profesjonaliści, ja to zostawiam. Panie pośle. Powiem tak, do profesjonalnego wojska czasami także dla pewnego rodzaju zajęcia dużej grupy młodych ludzi, także budowania... Tej... O, nie tylko młodych. Także budowania... Również mocno w średnim wieku, panie pośle. To nie trzeba być młodym. Jeśli pan się może zapisać do wojsk obrony terytorialnej. Wiek, to jest, że tak powiem, coś tam w granicach 40 lat, no to no tych nie, 40 nawet, latków, nawet więcej. Tych 40-latków za wiele tam w obronie terytorialnej nie ma, natomiast też powiem szczerze, że na polu walki pożytku z niej wielkiego nie będzie. To, to trzeba no sobie to jasno dlaczego powiedzieć. W zasadzie większość natomiast państw NATO takie wojska podkreślić, utrzymuje, że ważniejszą sprawą jest poszukiwanie środków dla tych niepełnosprawnych. I ja przypomnę, że w latach 2005-2007 to nie kto inny, ale rządzący dziś PiS zlikwidował trzeci próg podatkowy. Po co? Przecież wtedy w kieszeniach najbogatszych rocznie pozostawało 14, 16, 20 tysięcy złotych. Z pewnością te pieniądze dziś by się przydały. Więc dzisiaj dyskusja, gdzie większość polityków bardzo mocno krytykuje kwestię podatku solidarnościowego na rzecz niepełnosprawnych. Ja uważam, że jest to jeden z pomysłów. Jeśli dzisiaj, że tak powiem, już naciągnięty do granic wytrzymałości, choć premier Morawiecki o tym jeszcze oficjalnie nie mówi, budżet nie poradzi sobie z obciążeniami kolejnymi z tytułu oczekiwań niepełnosprawnych, to nawet ta forma warta jest rozważenia po to, żeby ten problem na dłuższą metę rozwiązać. I wydaje mi się, że ten 30-paroprocentowy podatek dla najbogatszych zarabiających powyżej 1 000 000 złotych rocznie nie jest jakimś ogromnym obciążeniem, tylko że z tego tytułu wpływ na ewentualny fundusz solidarnościowy niewiele ponad 2 miliardów złotych może być za mały. No dobrze, pan mówi o tym, że źle się stało, że ten próg podatkowy został zlikwidowany, no ale później były 8-letnie rządy koalicji, w której pan uczestniczył. Dlaczego nie został przywrócony? I tak zarzuca pani, że no nie, się ja zarzuca, się zarzucają nam ja nie nasi konkurenci, ja się że za rządu Donalda Tuska zostało wprowadzonych kilkanaście, czy nawet więcej różnych dodatkowych form podatkowych, wtedy, kiedy i świat, i Polska była w kryzysie. Prezes Kaczyński obiecywał opinii publicznej przez właśnie 8 lat, że jeśli dojdzie do władzy, nie wprowadzi żadnych dodatkowych podatków, a z pewnością podatki obniży. Na razie nie obniżył żadnego podatku. No ale panie pośle, to nie jest odpowiedź na to kolejny pytanie. Nowy. Więc ja nie zajmowałem się finansami w poprzednim rządzie, więc ode mnie to nie zależało. Ja rozumiem, ale natomiast był pan natomiast w partii gdyby, koalicyjnej, natomiast wspólny gdyby był taka propozycja była wtedy podnoszona. Zresztą wydaje mi się, że w sytuacji kryzysu łatwiej było wrócić do trzeciego progu podatkowego. Łatwiej było wrócić także do nieograniczonej kwotowo składki ZUS, bo przecież przypomnę, że wtedy także ograniczono do 250% składkę na ubezpieczenie społeczne. Więc z pewnością, gdyby tego nie ograniczono, to byłyby pieniądze także o wiele większe w ZUS-ie. Dotyczące no, grup producenckich i wyłudzeń dotacji unijnych. 77 postępowań dotyczących właśnie wyłudzeń dotacji przez grupy producenckie działające w branży rolnej w tej chwili jest prowadzonych przez prokuraturę. Dotyczą one 115 spraw. Chodzi między innymi o to, że no, tworzono fikcyjne zakupy, fikcyjne inwestycje, a nadzoru nad tymi przekazywaniem tych pieniędzy i kontroli nie było. Chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli instytucję podległą między innymi panu, kiedy był pan ministrem rolnictwa. Tak, i przypomnę, że wtedy mieliśmy audyty unijne, że wtedy audyty unijne zwracały uwagę na
jeden z elementów tworzenia tych grup producenckich, że grupy zakładały rodziny ze sobą spokrewnione. Otóż żadne prawo unijne nie zabraniało spokrewnionym. No tak, ale tu nie chodzi o osoby spokrewnione, chodzi o po prostu fikcyjne inwestycje i wyłudzenie pieniędzy. Natomiast pani redaktor, poczekajmy do finału, bo na razie minister Jurgiel jest zajęty głównie procesami, które mnie wytacza o zniesławienia. Tak, tak, ale my przegrywa już te procesy, nie więc o dobrze byłoby, Jurgiela, żeby tylko polskiej dobrze prokuratury. Byłoby, żeby dał wsparcie więc tym grupom producenckim także w postaci KOWR-u, także w postaci KOWR-u, żeby pomogli tym rolnikom naprawić ewentualne błędy, bo w mojej ocenie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tych rolników często pomawia się o nadużycia i wyłudzenia, zamiast pomóc im w zakresie wyjaśnienia Komisji Europejskiej, że prowadzone działania i inwestycje. Pana zdaniem kontrole były dostateczne, bo ta suma zwrotów moim zdaniem, 3 miliardów złotych. Moim zdaniem kontrole były na ówczesny czas wystarczające, natomiast nie kontynuowano tej pomocy w zakresie grup i wyjaśnienia tego problemu po zmianie rządu. I stawiamy kropkę. Pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.